Dzień dobry. Dzisiaj mamy takie piękne słońce. Wstałam przed chwilą i tak miałam ochotę na kanapki, ale mówię, ja już chyba sobie daruję jedzenie tych kanapek, tych bułeczek, bo nigdy chyba nie będę miała formy życia, jak to mój mąż zawsze mówi. Więc zrobiłam sobie takie duże jajka sadzone z papryczkami jalapeno, z pomidorkami. Zaczynamy ten dzień. Zimowa herbatka, zdrówko. I've been lost far too long. Dzień dobry, mogę się już z Wami przywitać oficjalnie z moją twarzą. Od rana, słuchajcie, jeżdżę i załatwiam sprawy. I jak wiecie, już mówiłam wcześniej, pracuję nad czymś bardzo intensywnie. I ta rzecz dopiero wyjdzie, myślę, pod koniec listopada. Tydzień przed zamknięciem listopada. I stwierdziłam, że chyba już nie chcę Was dłużej trzymać w niepewności. I nie powiem w tym vlogu o tym. Ale tak sobie daję tydzień czasu, żeby wszystko już uporządkować i za tydzień do Was wrócę z informacją i podzielę się z Wami, nad czym tak intensywnie pracuję, co mi po prostu zabiera sens powiek. Tak się mówi? Sens powiek? No tak. A co na Bo my początku co bardzo... powiedziałaś? Chyba sens powiek, bo my bardzo lubimy przeinaczać często powiedzenia. My sobie przeinaczamy, a później się nie skupiamy na tym, jak to ktoś może odebrać. Przyjechaliśmy pod pewne miejsce, ponieważ muszę już podjąć bardzo mocne kroki. Bardzo nie lubię tak mówić, że jest wszystko owiane tajemnicą, ale uwierzcie Secret mi, Project. Secret Project jest wart tego. Więc muszę już wybrać konkretne rzeczy i kolory. I działamy. Zobaczcie, kto jest ze mną z powrotem, mój W końcu mąż. razem. Nie było mnie tutaj tydzień czasu na YouTubie, nie, chyba 2 tygodnie nawet, ale ostatni tydzień Luka był w Dubaju z mamą i ja tak postanowiłam, że nagram sobie vloga w tym czasie, ale nie udało mi Miałaś się. plany duże. Byłam szeryfem budowy i niestety nie miałam na to czasu, naprawdę. Przysięgam, nie miałam czasu, prawda, Bardzo dumny nagrywać. jestem z ciebie. Dzięki. Naprawdę, wszystko jest. Więc dopiero wracam, jak mój mąż już jest, gdzieś te obowiązki się rozkładają, będzie po prostu łatwiej. Wszystko ustalone. Wybrałam, co miałam wybrać. Będzie pięknie. Taka może mała podpowiedź. Mam zrobić? Zrób. Czekaj, tylko nie widzę podglądu. Obserwuj podgląd. No. Już. To tyle, możecie się domyślać. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, nad czym tak intensywnie pracuję, bo komentarzy ostatnio widziałam chyba na Instagramie, było pełno. Ja robię kilka rzeczy naraz teraz, więc gdzieś tam możecie się wstrzelić z tą odpowiedzią bardzo łatwo. Ktoś miał rację, ktoś nie miał, nie? Tak. Mam Trapped in pytanko. Odnośnie klimatyzacji, bo okazuje się, że potrzebujemy jakieś mocniejsze jednostki niż te, które wybraliśmy. I pytanie moje jest takie, czy możemy zaczekać 1,5 tygodnia, bo te inne są od ręki, a te konkretne są na zamówienie i trzeba czekać 1,5 tygodnia. Czy to jest okej? Pani Andrzejko, no ja nie sądzę, żebyśmy zdążyli jak pani chce, szczerze. No ale jeśli pani chce te jednostki, ten to oczywiście, no można. No, będziemy czekać noc. My mamy czym się zajmować, tak? Z Tylko, czym no. zdążyli? No z remontem. To tak się robi? jak się używa czegoś takiego? O tak? Chyba tak. Klimatycznie jesiennie dostaliśmy do spróbowania rolkę z dynią. Co ja Takiej zrobiłem? jeszcze nie jadłem. Co zrobiłeś? Do herbaty sobie wlałem sos sojowy. A już z niej piłem, nie to, że wiesz, że pusta. Ciekawa. Jak w wegańskiej restauracji wszystko było ciekawe. Ogólnie dobra. Nie powiedziałabym, że tu jest sama dynia. Taka pikantna sprawa, nie? Bardzo dobra. A w Starbucksie dalej klimat jesienny. Już wszędzie w sklepach zaczyna się ten klimat świąteczny. Choinki, Mikołaje, a tutaj jeszcze dyńki. No i prawidłowo tak powinno być. Mówię do Luki, stań tutaj, zrobimy sobie jak się stukamy, stuknijmy się. Ale nie podaliśmy imion i nazwisk, nie? Znaczy się imion, nazwisk się tutaj nigdy nie podaje. Luka, serduszka, a ja mam Andzia. No dziękujemy, Starbucks, nowy świat. Nawet jak mi się wydaje, że ktoś nas nie rozpoznaje i że jesteśmy tacy incognito, to właśnie przy takich sytuacjach jednak się okazuje, że incognito nie jesteśmy. Have you ever felt like someone who's meant to be somewhere?
wpadłam jeszcze do domu na chwileczkę, dlatego że zaraz z domu tutaj odbierze mnie mama. Jedziemy do Arkadii na małe zakupy. I stwierdziłam, że jeszcze przed zakupami pokażę wam paczkę z Ocean's Apart, bo przyszły mi takie piękne rzeczy. Takie słodziaki już na ten okres, taki jesienne, takie cozy rzeczy, więc już wam pokazuję, co ja tutaj mam. Zacznę może od tego zestawu, który jest rewelacyjny. Możecie oczywiście wszystko sobie osobno zakupić. Tutaj mam leginsy i top w takim pięknym, błękitnym kolorze. Często nie jestem za tym, żeby kupować sobie takie komplety, leginsy i bluzę, dlatego że często bluza jest za krótka, leginsy za bardzo wrzynają nam się w kroczy i bardzo źle to wygląda, a tutaj zobaczcie, jak ja stoję nawet i mam nogi złączone, to wszystko bardzo ładnie jest wyrównane. Bluza jest fajnie skrojona na połowę pupy, także naprawdę jest bardzo fajna, mam rozmiar S i też leginsy również S. Jako że robi się już chłodno na zewnątrz, to do tego koloru mam taką piękną, błękitną czapę. Kiedyś były te czapki z takimi dużymi napisami Ocean's Apart, a teraz fajnie jest to pomyślane, bo nie każdy lubi takie krzyczące napisy. I na to jeszcze mam taką fajną kurteczkę, krótką. Zakładamy do tego takie cieplutkie buty typu emu z kożuszkiem i mamy fajną, cieplutką, jesienną stylizację. Tą kurteczkę polarową ja mam w rozmiarze XS, dlatego że ja wszystkie kurtki, zawsze jak zamawiam z Ocean's Apart, zamawiam w rozmiarze XS, z tego względu, że one są troszeczkę większe. Zostawiam wam link w opisie, tam możecie zobaczyć sobie wszystkie kolory, bo naprawdę ich jest sporo, są piękne wzory. No i tutaj już taka klasyczna kurtka. Kiedyś idąc do sklepu zawsze wybierałam czarną kurtkę, a ostatnio lubię wszystko w takim świeżym kolorze. Beżowe, białe kurtki, najlepiej się w takich czuję. Ostatnio jak pokazałam na stories, to bardzo dużo zapytań dostałam, czy ta kurtka jest ciepła, wygodna, jest rewelacyjna. Nie mówię tego tylko dlatego, że mam współpracę z Ocean's Apart, ale naprawdę zaufajcie mi, wszystkie rzeczy Ocean's Apart są bardzo jakościowe i kurtka jest rewelacyjna. Tutaj też mamy takie kieszonki na rękawach, kieszenie w środku, czy tutaj... W środku też są? Tak, tutaj w środku też są kieszonki, także naprawdę jest bardzo pojemna. Z kapturem. Jak już jesteśmy przy kurtkach, to jeszcze wam pokażę kolejną. I ona już jest króciutka, więc fajna do jeansów, też do dresów. Ona jest bardzo fajna też na przykład na snowboard albo na narty, bo do tego mam jeszcze kombinezon. Założę sobie ten kombinezon już na leginsy. Ten kombinezon to jest po prostu coś rewelacyjnego, nawet jeżeli nie jeździmy na nartach i na snowboardzie, to idąc z dziećmi na sanki, jesteśmy w Zakopanem, wychodzimy do restauracji, na krupówki, gdziekolwiek, zakładamy taki strój, żeby nam było ciepło, bo jak jest bardzo mroźna zima, to jest bardzo zimno i zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Wtedy na to, oczywiście tutaj zakładamy jeszcze jakiś długi rękaw pod spód, ale na ten kombinezon zakładamy sobie tą króciutką kurtkę. I mamy już gotowy zestaw, żeby jechać w góry. Także jeżeli my się wybierzemy, a planujemy w góry w tym roku, to na pewno mnie w tym zestawie zobaczycie, bo nawet nie planuję kupować nic innego. Chciałam, miałam taki zamiar, ale jak przyszły mi te rzeczy, to mówię absolutnie. To jest po prostu mega. Zamówiłam sobie też taką bardzo fajną, cieplutką koszulę. Ona od środka ma polar i też jest w niebieskim kolorze. I fajnie nawet pasuje do tego kompletu. One są w różnych kolorach, są beżowe. Beżową bym chciała zamówić, bo to jest taka klasyka. Bardzo podoba mi się ten materiał barankowy i jedziemy jutro do mojej rodziny na święta i pakuję Charlie w taką torbę. Zamówiłam ją również z Ocean's, one są w różnych kolorach i również są z tego fajnego takiego barankowego materiału. Jest bardzo pojemna, więc tutaj spokojnie spakuję sobie jej ubrania. Jeżeli coś wam się spodobało z tych rzeczy, to zostawiam wam link w opisie. Oczywiście z moim kodem macie minus 30%. Kod to Andzia Comfy i dodatkowo w prezencie otrzymacie cieplutką, fajną, jakościową bluzę. Śpieszcie się, bo naprawdę wiem, że te rzeczy szybko się wyprzedają, a po prostu najnowsza kolekcja to jest jakaś petarda. Ocean's Apart to nie są już tylko rzeczy na siłownię, ale naprawdę na co dzień. Kurtki, fajne koszule te barankowe. Jest pełno pięknych rzeczy, także link zostawiam wam w opisie, jeżeli coś chcecie sobie zakupić. A ja schodzę już na dół, bo mama na mnie czeka i jedziemy do Arkadii. Choinka? Nie, to jest Farmadyl. Alina, jeszcze nie ma choinki. Ja już myślałam, że tam z tyłu stoi taka wielka choinka, a to jest... Patrz, jaka farma, pójdziemy sobie zobaczyć? Przed nami. Jesteśmy w H&M-ie i już weszły takie świąteczne kolekcje. Jezu, jakie baleriny. Ciekawe, czy są w takim rozmiarze dla Charlie. I to... O Boże! Jakie to jest słodkie. Super, co? Ogólnie nie jestem za tym, żeby wychodzić tak przed szereg i przyspieszać ten czas świąteczny. No bo jeszcze mamy czas dyń. Ale już się cieszę powoli, ekscytacja. Nie, no to muszę jej kupić. Charlie bardzo lubi opaski, a tutaj taki jelonek świecący.
No słodziakowe, no maksa. Przy drugim dziecku cały czas się zastanawiam, czy wolałabym mieć syna, czy córkę. Jest mi to w sumie obojętne, no ale przy takich momentach, gdzie są takie, wiecie, takie dziewczynkowe rzeczy, słodkie sukieneczki, ubrania, no to fajnie jest mieć dziewczynkę. Możesz przez internet spróbować. Ja znalazłam takie piękne naczynie na przykład na herbatę albo na ciastka. Ja akurat używam, mam te dynie swoje na herbaty. Bardzo mi się podoba. Ten film naprawdę nie miał być z przeglądem świątecznych rzeczy w sklepach, ale jakoś tak wyszło. No popatrzcie na to. Taki piękny zestaw na kawę. W ogóle na prezent taki fajny pomysł. Pięknie zapakowany, z bałwanem. Świąteczne talerze. A, bo to jest zestaw taki. Mega, co? Jakie urocze. Dawaj. Takie zabezpieczenie, żeby nie pobrudzić koszulek. Rozumiesz? No cudownie, czyli zakładaj. Zakładasz koszulkę i nie brudzisz koszulki, no to ma no, sens. Super. Dla mani takie bajery. Jeszcze jakieś sznureczki są do zawiązania tego z tyłu. Ty, a może to się inaczej zakłada? Nie, no co ty, to chodzi o twarz. No i co ci z tego? Chodzi o makijaż, nie o włosy. No tak. Proszę pana, to się tak zakłada? Tak. Naprawdę? Tak, w sensie to jest na makijaż, nie? Mądre to. No. Sprytny. To wygląda komicznie, ja wiem. Odebrałam, co prawda po czasie. Pamiętacie może u Luki na kanale? Pokazywaliśmy, że wymieniałam materiał w kieszeniach. Zamówiłam sobie futerko. Jedno pod spodem jest drugie i słuchajcie, w obu przyszły welurowe kieszenie. No co za los, a ja po prostu nie jestem w stanie znieść tego weluru, więc wymieniłam, no już odebrałam, także będę miała na zimę futerko, a pod spodem jest takie kurcze, nie wiem. Przechodziłyśmy koło stoiska z taką domową żywnością i kupiłam dwa razy galaretę. Nóżki w galarecie. Tutaj akurat jest kurczak, ale po prostu jestem taką fanką, że nawet sobie nie wyobrażacie. Kiedyś mi przeszło, no w sumie w ostatnim czasie mało, co prawda, jadłam, ale kiedyś, Jezus Maria, zabiłabym się, więc uzależnienie powoli mi wraca. Przychodzę do domu, a ten mój słodziak ogląda bajkę Coco, halloweenową, i jest taki słodki mały, pokaż ty się, też ma strój Halloween, tak? Tutaj mamy co? Pluto, halloweenowy z dynią, pokaż jeszcze się tutaj, kochanie. Łomumie myszkę Miki, to oglądaj sobie, już ci nie przeszkadzam. Jaką kolacyjkę? Bułeczkę? I co jeszcze? Ogóreczka od dziadzia Jasia? Boże, jakie moja mysia jest słodka. Dzisiaj z rana mówiłam, że nie jem pieczywa, a zrobiłam sobie taki sam zestaw. Mówiłaś tak? Tak, ale kupiłam taką pyszną, świeżutką bułeczkę, że musiałam. Tutaj kielich, nie, to ocet. To musisz... Jeszcze wódeczkę dodać. Musisz koniecznie wypikać to na początku, czyli postanowiłam, że chleba. Proszę, ogóreczek, kanapeczka, pasi? Fajnie, z rodzicami. Kochamy cię bardzo. Kogo Niunia kocha, powiedz mi. Tati mami. Co? Tati mami. Tati mami, cioci, zrozumiałem. Jeszcze mieszkałam z rodzicami i przyjeżdżaliśmy odwiedzać, co często jadaliśmy takie, nie? Bo były często takie dobre od takiej pani. Dobra? Mama. Co? Kocham cię najmocniej. Najmocniej na świecie? Tak. Ja ciebie bardziej chyba kocham. Łomatko! Łomatko! Mój, to piękny. I know that I've hurt the ones that I hold dear, the ones I love. Nalałam sobie rosół do kubka, żeby tak się fajnie rozgrzać na wieczór. I pokażę wam tak na szybko, co kupiłam dla Charlie w tym H&M-ie. Taka bomberka cekinowa, czerwona, no jest taka słodka. Było pełno już fajnych ozdób do włosów. Tutaj wzięłam tą opaskę jelonka. To nie jelonek, chyba reniferek. Taka czerwona. Miałyśmy ją w zeszłym roku, ale gdzieś Czarni oczywiście ją zgubiła. Opaski świąteczne, taki trzypak. No naprawdę tego po prostu było tyle, takie cudowności. Wzięłam jej też te baleriny brokatowe, czerwone. I takie czerwone gumki do włosów. Jedna taka duża, więc będzie miała takie gniazdko na głowie i takie dwie mniejsze. No już tak bardzo świątecznie. Naprawdę powstrzymywałam się przed tym, żeby nie kupować już
ozdób świątecznych, bombek. Było tam naprawdę kilka fajnych, ale mówię, no Boże, nie, bo ostatnio jak byłam w TK Maxie, to też kilka nie pokazywałam Wam. Idę po to. Pokażę Wam, co kupiłam. Te osoby, które uważnie oglądały poprzednie vlogmasy, to wiedzą, że takie kubki miałam, ale potukłam. Niestety, czasami tak się zdarza, że te kubki się jakoś w magiczny sposób tłuką i szybko wybywają z kuchni, więc zaopatrzyłam się w dwa kolejne i zastanawiam się, czy sobie jeszcze taki nie kupić, bo ja je kupiłam jeszcze na naszym starym mieszkaniu. I nie było ich dotychczas i bardzo ubolewałam nad tym, więc jak je dzisiaj zobaczyłam, mówię, biorę. Pójdę do pokoju gościnnego i wezmę te ozdoby w TK Maxie, które kupiłam, ale u nas dom wygląda, słuchajcie, jak magazyn powoli. Naprawdę. Widać, że ktoś tu się zaraz będzie przeprowadzać. Tutaj na przykład mamy taki ładny kącik przeprowadzkowy. Czekają lampy do domu. Tutaj są rzeczy, segregatory do lodówki. Zamówiłam na Amazonie. Puste pudełka, no tak powoli sobie już tutaj to gromadzę, zbieram. Tutaj pokażę Wam tylko skrawek dosłownie, bo jest bardzo źle w tym pokoju. Przeprowadzkowo, tak jak mówiłam. Te wszystkie rzeczy, które Wam teraz pokażę, są z TK Maxa i kupiłam takie dwie choinki. To są lampki, więc tutaj pod spodem można wsadzić baterie i one będą świecić. Tutaj mamy z boku nawet taki fajny przycisk, który można tam schować za szafką. No są przecudowne, są różowe, były też białe, ale stwierdziłam, że ja, wiecie, kocham czerwień i pewnie znowu nasz dom będzie w czerwieni na święta, ale do czarni jakoś tak bardzo chciałabym, żeby było tak cukierkowo-różowo. Taki ciastek dziewczynka. No i to jest po prostu taka figurka. Ona będzie miała szafę z takim regałem, więc stwierdziłam, że tam właśnie będzie mógł sobie taki ciastek stać. No po prostu to jest takie słodkie i widzicie, nawet jeżeli tutaj mamy ten niebieski, jest różowa kokardka i to nawet razem może fajnie sobie stać. Jezu, nie wierzę, że mam już tyle tutaj ozdób świątecznych. Kolejna piękna figurka i tutaj mamy takiego misia w mundurze. Jest przesłodki, jest różowy, ma różowy frak. Tutaj ma taki wianek słodziakowy, co? Ile to kosztowało? 59 zł, tutaj ten ciastek 50, a choinka 85 zł. A dlaczego tak wcześniej kupiłam te rzeczy? Bo te akurat rzeczy z TK Maxa kupiłam chyba już 2 tygodnie temu. Dlatego, bo boję się, że zaraz tego nie będzie. Pamiętam, że w zeszłym roku te ozdoby tak szybko były przetrzepane i wszyscy po prostu zwariowali i ja się boję, że te osoby znowu zwariują w tym roku. Więc kupiłam już, na wszelki wypadek, bo tak bardzo mi się podobały. Dzisiaj bardzo mi się podobały rzeczy niektóre, ale to nie było takie aż wow, że się bałam, że ktoś wykupi. No i ten dziadek cudowny, różowy. Czy on rusza buzią? Ta. Rusza. Różowy słodziak, taki tutaj z brokatem, z choineczką. No marzy mi się, żeby w ogóle Charlie do pokoju postawić takiego dziadka większego. Nie wiem, czy się nie będzie bała z nim spać. Może to głupi pomysł, ale taki mały jest słodki. No i nawet można to wszystko fajnie razem sobie skomponować, postawić i jest mega efekt, także no na razie nie będę planowała, dopiero już zobaczę na naszym nowym domu, jak to wszystko tam sobie ładnie ułożę. Idę chyba spać, bo Luka z Charlotką już dawno śpią. Powiem Wam, że tak fajnie mi się spędza dzień, w ogóle jestem taka aktywna, taka świeża, nie jestem zmęczona, nie chce mi się spać, właśnie jak pójdę wcześniej spać. I tak dzisiaj nie jest tak wcześnie, bo jest już 23, ale wczoraj poszliśmy o 22 i naprawdę rewelacja. Super mi się dzisiaj ten dzień przeżyło, a czasami jak idę spać o 2 w nocy, to mam ataki serca. To już nie ten czas, kiedy można sobie tak do 3 w nocy oglądać TLC. Kiedyś z Luką oglądaliśmy TLC i Doktor Pryszczyllę. Do bardzo późnych godzin nocnych. Ale wtedy nie mieliśmy dziecka. Zamieszkaliśmy dopiero razem i tak pamiętam, że leniuchowaliśmy sobie, o, więc mogliśmy na przykład późno wstać, więc mogliśmy sobie do późna oglądać. Kiedyś kominki odpalałam tak klimatycznie pod koniec listopada, na początku vlogmasu, zawsze ten kominek mi gdzieś tam na vlogach towarzyszy, a teraz w ogóle porobili takie fajne kominki z dyniami, jak tutaj, więc już można dużo wcześniej sobie takie kominki puszczać. Lecę zmywać makijaż, jutro mamy Halloween i planujemy z Charlie pójść na farmę dyń. Także myślę, że może też nagram vloga, zobaczymy.
miłego wieczorku. Idę spać. Dobranoc.